Wątpię, żeby Menge powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty Wiedźmina i Czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi, z moim skarbem. Masz nieaktualne informacje. Nie jesteśmy. Tak, wiem. Rozstaliście się 2 tygodnie po szczycie w Lok Muin, u zbiegu Pontaru i Lixeli. Ale wiecie, co mówią? Stara miłość nie rdzewieje. Pierwsza miłość. A poza tym, skąd... Też mam swoje tajemnice, gołąbeczki. No, na mnie pora. Powodzenia. Nie musiałeś aż tak energicznie zaprzeczać. A co ty byś mu powiedziała na moim miejscu? Na twoim miejscu nie skupiałabym się na tym, co powiedzieć Dijkstrze. No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje... Nie chciałem sprawić ci przykrości. Mam nadzieję. No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Innymi słowy, pogrywasz nami. Pogrywam? Ależ skąd? Instrumentalizuję tylko łączące was uczucie. No, głowieczki, pora na mnie. Powodzenia. Myślałam, że zaprzeczysz, że my... wiesz. Nie zwierzam się, Dijkstrze, z sercowych rozterek. Racja. Też bym go sobie nie wybrała na powiernika. No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Też mogłaś zaprzeczyć. Tak, ale jakoś ciężko to przez gardło przechodzi, prawda? No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Menge więzi gdzieś Jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy kapliczce Wiecznego Ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszarłowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję.